Gmina Skoroszyce w 2020 roku. Najważniejsze zadania inwestycyjne. Stary Grodków ma nową drogę. To pierwsza z pięciu inwestycji drogowych z 2020 roku, na które gmina Skoroszyce pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity koszt to prawie 190 tysięcy złotych. Na jego realizację pozyskano dotację w wysokości 80%. Zakończono budowę drogi w sołectwie Brzeziny. Całkowity koszt realizowanego zadania to prawie 900 tysięcy złotych. Inwestycja również dofinansowana w wysokości 80% dotacją z Funduszu Dróg Samorządowych. Na wniosek Rady Sołeckiej przedłużono budowany odcinek drogi. Koszt dodatkowego wykonania prawie 130 tysięcy złotych. Siedzina ma nową drogę w ulicy Partyzantów. Całkowity koszt zadania to prawie 610 tysięcy złotych. Dotacja w wysokości 80% z Funduszu Dróg Samorządowych. W Makowicach powstał kompleks nowych dróg. Za ponad 1 050 000 złotych wybudowano ponad kilometr dróg z dofinansowaniem w wysokości 80% również z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach wspólnego zadania powiatu nyskiego oraz gminy Skoroszyce po 50% za ponad 180 tysięcy złotych został wybudowany nowy chodnik w sołectwie Chruścina w ulicy Ogrodowej wraz z zatoką autobusową. Trwa realizacja drugiego etapu budowy remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoroszycach wraz z Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wartość zadania to 1 380 000 zł. Termin zakończenia prac planowany jest na pierwsze półrocze 2021 roku. Trwa drugi etap termomodernizacji zespołu szkolno-przedszkolnego w Chruścinie. Na ten cel pozyskano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Prace obejmują remont budynku przedszkola ze stołówką oraz remont sali gimnastycznej. Atrakcja dla rodzin na aktywne spędzanie wolnego czasu. W parku w Skoroszycach powstała otwarta strefa aktywności. Do dyspozycji są najnowsze urządzenia do ćwiczeń rekreacyjno-sportowych oraz zabawy dla dzieci. W ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Siedzina zostało wykonane nowe ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Radziechowskiej. Zadanie zrealizowano przy współpracy z Odnową Wsi. Gmina Skoroszyce pozyskała fundusze na inwestycje w sołectwach z tzw. Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. W Chruścinie zamontowano nowe oświetlenie LED oraz zakupione komplety stołów biesiadnych. W Makowicach wykonano remont wiaty festynowej. W miejscowości Pniewie wyremontowano posadzkę w świetlicy. Ponadto z Funduszu Sołeckiego odnowiono ściany oraz zamontowano nowe oświetlenie. W dwóch sołectwach gminy Skoroszyce w ramach programu Odnowa Wsi w powiecie nyskim zrealizowano. W Brzezinach doposażono boisko sportowe. W Starym Grodkowie doposażono plac zabaw w nowe urządzenia fitness. Ponadto ze środków z programu profilaktyki zrealizowano nowy plac zabaw w miejscowości Pniewie. Doposażono plac zabaw w Brzezinach i w Chruścinie. W 2020 roku wydarzyło się. Nowy wóz bojowy przekazano dla strażaków OSP Stary Grodków. Zespół szkół w Skoroszycach laureatem konkursu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej OSE Wyzwanie. Kolejne laptopy i tablety trafiły do uczniów i nauczycieli ze szkół gminnych. Gmina Skoroszyce pozyskała w ramach programu Interreg 5A Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad na realizację dwóch projektów ponad 51 tysięcy euro. Dnia 1 marca odbyły się uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych w gminie Skoroszyce. Gmina Skoroszyce jest najlepszym miejscem sprzyjającym edukacji w rankingu Pisma Samorządowego Wspólnota. Zajmuje pierwsze miejsce w powiecie nyskim i 95. miejsce wśród wszystkich 2473 polskich gmin. Gmina Skoroszyce jest także liderem w powiecie nyskim wśród gmin wiejskich według rankingu Pisma Samorządowego Wspólnota wysokości wydatków inwestycyjnych. To 889 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Mijający rok był trudnym czasem ze względu na wszechobecną pandemię, ale kolejnym dobrym inwestycyjnie rokiem dla naszej gminy. Dzięki konsekwentnemu działaniu, dzień po dniu,
krok po kroku realizujemy cel, jakim jest podnoszenie standardów życia naszych mieszkańców. Dziękuję za współpracę radnym, sołtysom, mojej zawodowej rodzince, jak zwykłam nazywać pracowników Urzędu Gminy. Zmiany, jakie zachodzą, są naszym wspólnym dziełem. Przed nami rodzinne święta Bożego Narodzenia i nowy rok 2021. Na ten czas życzę Państwu wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia, magii życzeń przy choince. Do siego roku.